Aniu, sprawdźmy, czy jest jakaś reguła, według której łatwiej nam będzie dobrać kolory farb. Wybierając farbę do włosów, na co zwykle zwracasz uwagę? Na zdjęcie na opakowaniu? Może spróbuj jeszcze raz. Numer farby? Tak! A wiesz, co on oznacza? Numeracja to międzynarodowy standard. To znaczy, że niezależnie od tego, jaką farbę kupisz, jest to zwykle ciąg dwóch lub trzech cyfr. Pomiędzy cyframi mogą być kropki, przecinki, kreski, podkreślniki albo zupełnie nic. Nie ma to znaczenia. Pierwsza cyfra oznacza poziom kolorystyczny. Druga i trzecia cyfra to tony i podtony, które określają, jaki farba ma odcień i czy jest on ciepły czy chłodny. Zera oznaczają ton i podton neutralny, ani ciepły, ani zimny. Tylko jedna cyfra po przecinku oznacza, że nie mamy tu dodatkowych refleksów. Mamy 7 głównych tonów. 1. Popielaty chłodny. 2. Opalizujący chłodny. 3. Złoty ciepły. 4. Miedziany ciepły. 5. Machoniowy ciepły. 6. Czerwony ciepły. I 7. Mat chłodny. Ale numer to nie wszystko. Przed wyborem farby trzeba zawsze sprawdzić, z jakiego koloru wychodzisz i w związku z tym, na jaki efekt możesz liczyć. Każdy producent wskazuje to z tyłu albo na boku opakowania. Jeśli lubisz dbać o swoje włosy, mamy dla Ciebie więcej porad w kolejnych filmach. Do zobaczenia!